Witaj Łodzi, miasto pragnień, marzeń splecionych nicią historii. Ty, co kroczysz dumnie po ścieżkach przemysłowych wspomnień między fabrycznymi murami, które szepczą opowieści ludzi, którzy dla ciebie w żyłach życia tkali swe sny i trudy. Witam was, kochani, witam. A gdzie my dzisiaj jesteśmy? Zaraz będziecie wszystko wiedzieli. Piotrkowska i jesteśmy na deptaku, najdłuższym deptaku w Polsce. Szkoda, że napis nie jest podświetlony, a pewnie jest w godzinach wieczornych. Witam! Witamy! Hello! O Łodzi, pełna bruku, gwarnych ulic, pełna tajemniczych bram, gdzie przeszłość splata się z przyszłością, jak nici w tkackim warsztacie. W twoich kamienicach echem wciąż żyje puls starego świata, a nowoczesność niesie cię w rytmie rozwoju i zmian. Rozwój twoich ulic wciąż trwa, w sercu każdego zaułka. Żyją sny artystów, twórców, marzycieli, co kroczą po Piotrkowskiej. Ty, co tworzysz, budujesz, przyciągasz jak magnes tysiące. Zaglądamy w twoje ulice jak w duszy labirynt głęboki. Niech wiatr przemian ci sprzyja, niech rozwój nieustannie trwa. Miasto pełne charakteru, szorstkie, lecz serdeczne. W twoim blasku fabryk, muralów, w sercach ludzi bije puls. Miasto otwarte, jak woda płynące, jak serce bijące w takt. Pociąg do lepszego świata odjeżdża z peronu pierwszego. Wędrując tak od bramy do bramy, dotarłyśmy na podwórko Kuczka. Nad bramą znajduje się charakterystyczna przybudówka. Nie jest to weranda, a Kuczka, czyli szałas, zbudowany przez Żydów na święto Sukot. I kolejna brama i kamienica. Mieszkał tutaj wybitny pianista. Jego imię nosi Łódzka Filharmonia. Piotrkowska 64. Tutaj mieszkał ślepy Max. To słynny gangster w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Zaczynał od drobnych kradzieży, aż stał się łódzkim Al Capone. Podobno okradał bogatych i rozdawał łupy biednym. I wchodzimy w kolejną bramę. Pasaż Róży, wypełniony mozaiką z maleńkich kawałków luster, które symbolizują siatkówkę oka córki artystki Róży, która w wyniku chemioterapii widzi tylko fragment obrazu. A artystka swoim projektem
pragnie pokazać magię widzenia. Kamienica pochodzi z XIX wieku. Mieścił się w niej pierwszy łódzki hotel, Hotel Polski. Plac Wolności, który został wytyczony w XIX wieku, pierwotna nazwa Rynek Nowego Miasta. W 1918 roku, w chwili odzyskania przez Polskę niepodległości, rynek został przemianowany na Plac Wolności. Stoi tu pomnik Tadeusza Kościuszki. Ten plac został uznany za pomnik historii. No i dochodzimy do najbardziej rozpoznawalnego budynku w Łodzi – Manufaktura. To centrum handlowo-rozrywkowe na terenie dawnej fabryki włókienniczej. Teraz to muzea, restauracje, kino i teatr. No i koniec wycieczki. Wracamy do domku. Mamy plecaki pełne cudownych, wspaniałych wspomnień.